To w ogóle było zawsze miejsce spotkań. Doskonałe miejsce, jak się z kimkolwiek spotykało we Wrocławiu mojego dzieciństwa, to jest pod Fredrą. Ale dodatkowo to jest dla mnie też bardzo symboliczne, ponieważ w tym poniemieckim Wrocławiu, w którym bardzo niepewnym swojej przeszłości, to był pomnik ze Lwowa. To był fragment losu wielu, wielu Polaków, wielu mieszkańców Wrocławia, którzy każdy skądś przybył. I może ten pomnik, który także wyemigrował i został przetransportowany tutaj, był nam wszystkim bardzo bliski. Ja pamiętam, podczas mojej wizyty w Lwowie byłam w miejscu, skąd ten pomnik był wzięty. I to też było dla mnie takie połączenie z Wrocławiem. A poza tym w ogóle bardzo lubię cały rynek, ale stąd, z swego miejsca widzę i Kościół Świętej Elżbiety, i stare kamieniczki. Mam widok na Plac Solny. To jest taki dobry punkt widzenia. To było miejsce dzieciństwa. Ja tutaj strasznie lubiłam przychodzić z rodzicami. I dlatego, że te domki były takie dla dzieci, takie mniejsze, bardzo fascynowała mnie ich proporcja, że nie są aż tak duże jak wielkie kamienice. Ja miałam swoje własne teorie, kto tam mieszkał. Oczywiście Jaś i Małgosia mnie bardzo fascynowali wtedy. To były bardzo ważne postacie mojego dzieciństwa. Kochałam bajki, baśnie, opowiadania. A potem oczywiście intrygowały. Dlaczego są takie? Dlaczego są mniejsze? Dlaczego zostały zbudowane? Także jak gdyby, dla mnie one symbolizują mój kolejny etapy zainteresowań Wrocławiem. Od takiego pierwszego dziecięcego, bo coś innego, bo coś nie tak jak wszędzie indziej, a potem dlaczego. A poza tym one także prowadzą do jednego z piękniejszych kościołów dla mnie, kościołu garnizonowego, który niestety już nie jest takim kościołem, jakiego go pamiętam, szczególnie wewnątrz. Z zewnątrz został odbudowany, ale ja pamiętam czas sprzed pożaru. Pamiętam dzień pożaru, pamiętam łunę, którą widziałam z domu. I to przerażenie, i strach, i żal, że coś, co ja pamiętam, co jest moje, zginęło, bo ja się wychowałam we Wrocławiu pełnym ruin, wobec czego ruiny i zniszczenia właściwie zastałam. Nie mogłam, i to jest coś innego, natomiast to było zniszczenie, którego doznałam. Nie tylko zastałam, ale doznałam go sama i stąd jest to dla mnie ważne miejsce, bo pamiętam ten dzień. Zjawiłam tu po maturze z grupą przerażonych młodych ludzi na egzaminy wstępne na anglistykę, które były bardzo traumatyczne. 8 kandydatów na jedno miejsce i w ogóle niemożliwe do dostania się. Dostałam się na studia, co było wielkim, wielkim szczęściem i tutaj studiowałam. Dwie wielkie sale N i M i w tych wielkich salach, pięknych, cudownych, wielkich salach, poznawałam język angielski, poznawałam literaturę angielską, amerykańską, gramatykę, ćwiczenia z pisania, ćwiczenia z konwersacji, całe filologiczne studia. A potem po studiach, a właściwie jeszcze na ostatnim roku, zaczęłam także uczyć na tej anglistyce, też w tym budynku. Także to było najpierw miejsce moich studiów, a potem miejsce mojej pracy przez 6 lat, kiedy uczyłam na anglistyce, gdzie właściwie na początku znałam wszystkich, bo albo byli moimi kolegami i koleżankami ze studiów, albo byli moimi studentami. Osoby, które do dzisiaj do mnie podchodzą, czasami nawet ostatnio na spotkaniu autorskim w Toronto, na Uniwersytecie Torontońskim, stała młoda, dla mnie młoda osoba i powiedziała mi, że była moją studentką, więc pewnie już tutaj ją troszkę datuję, ale pamięta właśnie salę i nasze zajęcia. To było miejsce, do którego przychodziłam z wielką radością. Tutaj się właściwie zaraziłam miłością do literatury angielskiej i amerykańskiej. Poznałam język na tyle dobrze, żeby móc potem na studia doktoranckie do Kanady wyjechać. I to było miejsce, do którego codziennie wracałam. Idziemy teraz na Ostrów Tumski, jedno z najpiękniejszych zakątków Wrocławia, miejsce, do którego wszyscy przychodziliśmy zawsze z wielką radością, bo tutaj był zachowany malutki świat kościołów, starych budynków, pięknych ogrodów. To były tutaj wąskie uliczki, była cisza, zupełnie inny nastrój i klimat niż miasta. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc,
kiedy ja dorastałam we Wrocławiu, opowiadaliśmy sobie, że kiedy przyjeżdża do nas ktoś do Wrocławia, żeby go zobaczyć, to sztuką jest poprowadzić po Ostrowie Tumskim tak, żeby wydawało się, że jest duży. To jest imponujące. Tyle kłódek. Czyli na naszym moście. Na naszym moście w Toronto są 4. To jest naprawdę wstyd, ale to jest cudowne. Tak zrobię, żebym wiadomo było, gdzie to jest. Cudowne. Tylko takie na kluczyki jeszcze. Super. Piękne. Ja tylko pamiętam okres napisu. Przepiękny. Naprawdę przepiękny. Życzymy szczęścia zakochanym. Żeby byli tak trwałe. Żeby szczęście były tak trwałe jak te kłódki. To jest Wrocław. On jest ta równa kostka śliska. I ta brukowa kostka, która jest tam na chodniku i ta ulica. Tutaj trzeba bardzo uważać jak po deszczu, bo można się poślizgnąć. To jest bardzo, bardzo wrocławskie. Jedno z najpiękniejszych miejsc we Wrocławiu na pewno. I takie miejsce, które zawsze, w każdym okresie, zawsze było wyjątkowe, zawsze było piękne, zawsze miało swój nastrój. Zmieniało się oczywiście bardzo, kiedy ja tutaj przychodziłam, katedra, którą bardzo lubiłam, która była dla mnie takim mistycznym miejscem, cudownym, nie miała wież. I właściwie zaakceptowałam ten brak wież jako fakt dokonany, jako część krajobrazu. I potem, kiedy pisałam swoją pierwszą książkę, Konieczne kłamstwa, pamiętam, dużo się interesowałam historią Breslau i dostałam mnóstwo zdjęć starego miasta, pocztówek, na którym katedra miała wieże, ale nie takie jak te teraz, tylko takie krótkie wieże. I wtedy zdałam sobie z tego sprawę, że kształt wieży to też jest wyznacznik czasu. My odtworzyliśmy wcześniejszą katedrę niż tą przedwojenną, ale oczywiście to jest decyzja zawsze trudna do podjęcia, którą wersję przeszłości, który okres przeszłości uznajemy za ważniejszy, za ten, który warto odrestaurować. Także może to jest także symbol tego, że zniszczone miasta, które muszą się odbudować, muszą też podjąć decyzję, które elementy przeszłości zostaną odbudowane i wybrane do tej odbudowy. I która warstwa pamięci będzie tą, która zadecyduje o tym, jak Wrocław teraz wygląda. To jest decyzja współczesna i ja z wielką przyjemnością na nią patrzę. To jest miejsce mojego dzieciństwa. To znaczy, oczywiście ja się tutaj nie wychowałam, nie mieszkałam tutaj, ale moja mama pracowała w Instytucie Zoologicznym tutaj na rogu. I kiedy przychodziłam, były dnie, w którym trzeba było coś ze mną zrobić i mama mnie brała do pracy. Była bardzo zajęta i wcale nie miała ochoty się mną zajmować, więc wypuszczała mnie do ogrodu botanicznego, a ja sobie mogłam tutaj buszować. I było tu absolutnie cudownie, ponieważ w każdym miejscu ogrodu miałam swoje ulubione miejsca. Biegałam po nim, oglądałam kwiaty, rośliny, każdy był opisany, każdy miał wiele nazw. Poza tym były studnie, takie do podlewania. W tych studniach było pełno ślimaków, którymi można było wyciągać. Były szklarnie, do których się chodziło. Poza tym pracownicy ogrodu botanicznego znali moją mamę i bardzo byli w stosunku do mnie mili. To znaczy mogłam zawsze ich zanudzać pytaniami, opowiadali mi, pokazali mi rośliny, opowiadali mi o problemach. Jakie mieli na przykład ze względu na wiewiórki, czy ze względu na nadmiar, czy brak pewnych warunków na przykład za zimy, była ostra zima, wobec czego efektem tego były zmarznięte rośliny. Poza tym ten ogród zmieniał się z każdym porą roku. Pamiętam okres kwitnięcia rododendronów, gdzie było po prostu absolutnie pięknie, piękne lata, piękne kwiaty, które się zmieniały w zależności od sezonu. I dla mnie to było bardzo, to była wielka lekcja też, że jedno miejsce, ponieważ wychowywałam się w domu bez ogrodu, to była kamienica, gdzie nie było blisko parku. To ten ogród botaniczny był cudownym miejscem, do którego z wielką, wielką radością wracałam.